wielka chwila. Nie jestem prorokiem. Mimo to zaryzykuję. To będzie wielka chwila. Pomyśleć tylko. Dwaj najwybitniejsi muzycy naszych czasów dziś wreszcie się spotkają. Po raz pierwszy. Tu, w Lipsku. W hotelu turyńskim. Pierwszorzędny lokal. A więc wreszcie tutaj się spotkają. Z Londynu. Z Londynu przybyły sześciokonnym powozem pan Fryderyk Händel. Orfeusz naszych czasów. Najlepiej płatny muzyk na świecie. Oraz zamieszkały tu w Lipsku pan... Bach. Że co? On się nazywa Bach. Albo Bach. Zresztą goście. W każdym razie Jan Sebastian. Pan Jan Sebastian Bach. Przyjęty właśnie w czasie małej uroczystości do Towarzystwa Nauk Muzycznych. Przepowiadam, to będzie wielka chwila. Czyżby uroczystość już się skończyła? Nie sądzę. Stary brzdąka jeszcze na fortepianie. Zauważył pańską nieobecność. Wątpię. Siedzę w ostatnim rzędzie. W ostatnim rzędzie pan po lewej. W samym rogu. Przecież pan jest honorowym członkiem towarzystwa. Ja. Raczej moje nazwisko. Skandal. Przychodzę lekko spóźniony, jak zwykle. Spodziewam się oklasków, no przecież chyba oczywiste. A tu nic. Stoję. Niezauważony w progu. A wszyscy gapią się tam, gdzie sterczy ten Bach, czy Pach i trzęsie się z przejęcia pod przekrzywioną peruką. A któryś z tych durniów ględzi o muzyce jako o nauce. Półgłówek. Muzyka nie jest żadną nauką. Muzyka to biznes! Proszę. Proszę tylko posłuchać. Kardynałowie wstają na mój widok. Nawet królowie angielscy podnoszą się, gdy przychodzą. A tu spostrzega mnie tylko kelner. Proszę. Proszę posłuchać. Wskazuje mi bez słowa wolne miejsce w ostatnim rzędzie. Rozumiem? Siada? Siedzę? Nikt mnie tu nie poznaje. Nikt. W mojej własnej ojczyźnie nikt mnie nie zna. Urocza. Co? Muzyka. Przyjemne. To geniusz. Talent. Po prostu zachwycająca jest ta jego muzyka. Powinienem był wyjść z miejsca. Ale co? Proszę bardzo.
Człowiek nie chce być nieuprzejmy. Siedzi, gdzie go posadzono. W końcu wyszło mi to czubkiem nosa. Wstań. No może trochę za głośno. Kelner robi... Ale otwiera wreszcie przede mną drzwi. Staję na progu. Odwracam się raz jeszcze. Z tą odrobiną majestatycznego smutku w oczach. I nic. Znowu nic. Nadal wszyscy wpatrzeni przed siebie. A tam stary siada właśnie do fortepianu już tak niezgrabnie, byle ja. To prowincja. W końcu odwróciłem się i wyszedłem. W Londynie wybiegł za mną książę Bali. W Rzymie trzej kardynałowie uczepiliby się poły mojego surdu. A tutaj wychodzę jak gdyby nigdy nic. O, nie zauważam. Chyba skończyli. Powinien był wyjechać. Po prostu wyjechać. Zaraz tu będzie. Nie jest tego strata czasu, ta cała ojczyzna. Ja wyjeżdżam. Ale przecież zaprosił pan kolegę na kolację. On gra jak jakiś bóg. Prawda. Dobrze. Żeby potem nie mówili, że odprawiłem kolegę z pustym żołądkiem. Mój Boże. Wygląda na takiego, co chętnie zjadłby i owszem, to i owo. Żebyś nie widział jego surdut. Musi pan go powitać. Przecież na pewno od tygodnia już cieszy się, że mnie zobaczy, a przy okazji odrobinę sobie podje. A w tej sytuacji miałem po prostu chrześcijański obowiązek zaprosić go, nie uważasz? Albo ja go powitam. Mój Boże, no człowiek jest ostatni raz może w kraju. Przecież chyba ma prawo zaprosić kolegę na kolację, co? No bez specjalnego powodu, o tak sobie. Pójdę po niego. Nie, nie, żebym sobie czegoś obiecywał specjalnego po tych wizycie. No mój Boże, do kogoś to człowiek nie spotyka w szerokim świecie. Ale nie można być zrozumiałym. Nawet żeby to był jakiś tam muzykant z kraja. Ja nie jestem zrozumiały. No. Sprawa Szmin. Czy wiesz? Damy wszyscy zarówni. Czy Rojek Sole, czy jakiś tam muzykanie. A, Szmin. Pański kolega, maestro. Witam, drogiego pana. Miło mi. Proszę, niech pan wejdzie. Proszę. Zbytek łaski. Niech pan się czuje moim gościem.